Chciałam powitać dzisiaj panią Zofię Kucubnę, która przyjęła zaproszenie. My usiądziemy sobie za moment, ale chciałam pokazać. Pani profesor jest, ja jestem szalenie wdzięczna Zosi, wolno mi tak mówić, bo się znamy już od dawna, że przyjęła zaproszenie do przeczytania niepublikowanych listów Elżbiety Baszczewskiej, rodzinnych listów, które właściwie dzisiaj będą miały swoją teatralną prapremierę, nie bójmy się tego określenia. Także bardzo się cieszę, że Państwo będą też pierwszymi słuchaczami tej interpretacji, a nie tylko przecież czytania korespondencji Elżbiety Baszczewskiej. A bardzo Cię, Zosiu, prosimy o te trzy listy. Ukochana moja córuniu, list Twój dostałyśmy wczoraj. Cieszę się bardzo, że Wam dobrze idzie i że publiczności się podobacie. Co do Krakowa, miałam pewne obawy, gdyż tam tyle teatrów i dobrych aktorów, tym większe wasze zwycięstwo. Dziś ostatni wieczór w Krakowie. Całą duszą i myślami jestem przy was, abyście pozostawili i otrzymali jak najmniejsze wspomnienie. Jak zdrowie twoje? Wiem, że lubisz takie eskapady, ale teraz tak zimno się zrobiło, deszcze padają, aby się tylko nie przezimnić. Kup sobie koniecznie jakąś ciepłą jesionkę i ciepłe trykoty. Wysypiać się i zdrowe potrawy jeść, owoce, powstrzymywać się od wszelkiego alkoholu. Co do dalszego wyjazdu do Sosnowca, Wrocławia, myślę, że jeżeli nie jesteście bardzo przemęczeni, to lepiej od razu jechać, bo z Łodzi po raz drugi na pewno się nie wybierzecie. Tym bardziej, jeżeli was zapraszają, a przy tym zwiedzicie nowe okolice. Kupuj, kochanie, tylko te rzeczy, które są konieczne, bo przecież nie wiadomo, kiedy właściwie będziecie zaangażowani. W piątek spotkałam się z Żeleńskim i matką jego i mówili, że był, czy jest jeszcze Szyfman i chciał się z wami widzieć i mówił, że jeżeli mieszkań dla aktorów nie będzie w Warszawie, to otwarcie Teatru Polskiego odłoży. Tym sposobem widocznie chce zmusić ministerstwo, ażeby mieszkania dla artystów przydzielili Warszawie. Więc to zaangażowanie może się jeszcze przewlec. To już zaczyna być zimno. Na przyjście z dół piec wylepić. Pani Wanda sprowadziła też węgiel na kartki. Dla nas 1 metr, czyli 100 kg na 58 zł. O, państwo wiercińscy już w tym tygodniu mają przeprowadzić się na zachodnią ulicę do mieszkania trzypokojowego po Brylińskich, którzy podobno wyjeżdżają na Śląsk, a nasze 2 pokoje podobno ma zająć Wolak. Oczywiście po naszym wyprowadzeniu się. Kołdry sprułam, podszewkę uprałam i dałam do zrobienia. Pewno już jutro będzie gotowa. Dobrze by było, jakby się trafiły pod pinki i prześcieradła o tańszej jakiejś cenie tam we Wrocławiu, to by warto było kupić i trochę bielizny, bo na rzeczy z Ameryki nie wiem, czy się doczekamy. Marianowi wsypkę do pióra uprałam i poduszka będzie jak nowa. Tylko kołdrę ma lichą i nawet nie wiem, czy to się dało przerobić, bo wata zupełnie poszarpana. Może też tam coś znajdziesz? Dziś byłam ostatni raz po obiad. Była to dla mnie wielka ulga. A teraz znów trzeba będzie zupy jakieś wymyślać. Z magazynu dali nam 3 dekagramy masła, cukier, kawy trochę, mydło, proszki. No i zapałki.
Kochani moi najdroższy, żeby wam Pan Bóg pobłogosławił i często powiedz, pomógł się za nas wszystkich przed cudowną Matką Bożą i może być też uspowiedzi. Całuję Cię i tule do serca, moja najdroższa dziecino, i Mariana także ściskam i życzę, aby wam Matka Boża dała dobre współżycie. Napisz mi, kochani, kiedy wrócicie, bo trzeba w piecu napalić. P.S. Córuniu, kup koniecznie soli morszczyńskiej, pastylki wiszy i benzoesanu do konserwowania konfitur, jarzyn, pomidorów. Sobie kup koniecznie pas z dobrej gumy, czy też materiału, bo ten już jest zupełnie zniszczony. List Elżbiety do matki. Częstochowa, 5 października 1945 rok. Piątek. Kochane moje mamusiu i ciociu, dzisiaj raniutko byliśmy na Jasnej Górze. Było jeszcze ciemno, latarnie paliły się na ulicy. Gdy dochodziliśmy do klasztoru, zaczął dzwonić dzwonek na wieży. Przyspieszyliśmy kroku i już weszliśmy do kaplicy, kiedy zaczęły grać trąby i organy powoli, a srebrna zasłona zaczęła się unosić i odsłaniać cudowny obraz Matki Boskiej. Nie macie pojęcia, jak wielkie wzruszenie ogarnia człowieka na ten widok. Wydaje się, że z obrazu spojrzały żywe oczy Matki Najświętszej i że można wtedy o wszystko prosić i wszystko będzie wysłuchane. Pierwsza msza święta po odsłonięciu to była właśnie nasza. Za wasze i nasze zdrowie i pomyślność w pracy. Modliłam się zresztą bardzo gorąco za was, za nas, i za wszystkich naszych krewnych, bliskich i za dusze, które może i tam potrzebują naszej modlitwy. Bardzo wzruszający jest nastrój w kaplicy, w kościele i w całym klasztorze, ślicznie położonym na wzniesieniu. Przesyłam wam pamiątki, obrazki Matki Boskiej i świętej Teresy i świętego Antoniego, poświęcone w kaplicy. Mam jeszcze kilka dla siebie. Wszystkie są poświęcone. A tak w ogóle w Częstochowie jest paskudnie. Nastrój niezbyt przyjemny. Hotel nieprzytulny i drogi i zimny. Tymczasem całuję was, mamusieńko i ciociunie serdecznie. I kładę się spać, bo zmarzłam. Jutro list dokończę, Elżunia. Trzy kropki. Kochane moje, tak się złożyło, że nie zdążyłam skończyć listu w Częstochowie i oto piszę dalej we Wrocławiu. Odległość mniej więcej około 400 km na zachód. Miasto tak samo zniszczone jak Warszawa. Może mniej domów leży w gruzach, ale wypalone straszliwie. A musiały być piękne. Szerokie ulice, dużo zieleni, budynki nieprzytłaczające. Po dwóch stronach Odry położone, podobnie jak Warszawa nad Wisłą. Teatr zniszczony z zewnątrz, wnętrze podobne do naszej opery. Rynek z tak zwaną tandetą olbrzymi. Wyprzedają się Niemcy, tak jak my po 1939 roku.
częściowo trwa wysiedlanie. Kupiłam sobie jesionkę, więc już nie marznę. Nic nadzwyczajnego, ale lekka i ciepła, no, trochę niemodna, ale noszę. Ładnych naprawdę rzeczy nie widać, a cudowna i tania porcelana. Ale jak to przewieźć? Kryształy, wazy, figurki, no całe serwisy w Rozenkalowskim. Gramy jutro, to jest środa, i czwartek, i piątek. Dalsze plany są bardzo utrudnione, gdyż szalenie trudno się połączyć telegraficznie. Poznań niestety ominiemy. Nie ma połączenia autobusowego, a koleją 12 godzin się jedzie. Postanowiliśmy więc wrócić do Krakowa i jeszcze pojechać na dwa występy do Zakopanego, bo Krysia Zelderowiczowa tam nas zapraszała, a poza tym tam nas najmniej kosztuje pobyt. Wszędzie wydaje się mnóstwo pieniędzy. Tutaj mieszkamy w bardzo ładnym hotelu. Nawet niedrogo płacimy, ale życie drogie. Tracimy też parę dni na przejazdy, podczas których nie zarabiamy. Zwiedzamy za to nowe ziemie. Nie jest to jednak zbyt zachęcająco. Służba w hotelu niemiecka, a w teatrze Niemcy. Mój Boże, jakże się los odwrócił. Oni teraz czują te braki, które myśmy odczuwali. A jak się potrafią płaszczyć? Jacy pokorni? Nie widziało się w Warszawie, żeby Polak prosił o jałmużnę Niemca. A tu? Jak często. Prawdę powiedziawszy, to mi ich nawet żal. Tych starych. Ale cóż robić? Myśmy się jeszcze więcej męczyli. Dużo jest tutaj przyjezdnych ze Lwowa. Też zostali bez swojego miasta. Mamusiu i ciociuniu, całuję was serdecznie, ściskam. Wrócimy koło 18 października Elżynia. 1945. To jest teraz Wojska Polskiego. 1945. Tak, dlatego zapytałam, bo jak z tych listów wynika, jeszcze nie byli zaangażowani, więc musieli mieć albo jakiś poetycki program, jakąś sztukę dwuosobową, bo jeżdżą dwoje. Tylko. List Elżbiety Warszczewskiej do Marii Wandy Warszczewskiej. Wrocław? Marii, przepraszam. 10 października 1945. Kochane moje mamusiu i ciociu, graliśmy dzisiaj we Wrocławiu, w teatrze, w którym cała służba jest niemiecka, więc trudno się porozumieć, ale są tak uprzejmi i usłużni, że aż dziwni i biedni, aż żal. Publiczność przyjęła nas bardzo serdecznie. Miasto, mimo ruin, jest bardzo ruchliwe. Ma wiele wspólnego z Warszawą. Ciągle przejeżdżają, zatrzymują się różne delegacje, i amerykańska, i francuska, z ambasadorami, to generał Rummel z sekretarką prezydenta Bieruta i różne dość znaczne osobistości obecne. Dzisiaj wszyscy byli na kolacji w hotelu, gdzie mieszkamy. Ludzi, którzy osiedlają się tu na stałe i pracują, nie jest zbyt dużo. Wielki jest za to ruch ludzi przyjeżdżających tu robić pieniądze. To jest kupić coś tanio, wywieźć, sprzedać i zarobić. Ale to trzeba umieć i mieć swoje chody.
Na ogół wszystkich tu ogarnia gorączka taniego kupna. Wracając do naszych planów, to nie możemy się jeszcze zdecydować, czy wracać wprost do Łodzi, czy jechać do Zakopanego i odpocząć kilka dni przed pracą w Warszawie. Myślę, że może prędzej wrócimy, niż ten list do Was wejdzie. Bardzo się ucieszyłam, że ciocia taki długi list napisała do mnie. Wszystkie rady są dobre, tylko czasem trudno wszystko wykonać. Alkoholu nie piję. Dużo jem i zmęczenia wielkiego nie czuję. Mamusia niech sobie ułatwia jak może i nie denerwuje się, bo to jeszcze gorzej. A ciocia niech się nie złości. Kupujcie sobie wszystko, na co tylko macie ochotę, moje kochane. Nie trzeba sobie żałować. Jakoś zarobię, dzięki Bogu, i damy sobie radę. Mleko, masło, bułki, owoce, może jakieś mięso, kurcze, koniecznie. Z magazynu powinni nam dać jeszcze papierosy, ale może załatwimy to osobiście. Kołdry i prześcieradła mamy obiecane w Warszawie. Na razie kupiłam jedno prześcieradło i jedną poszewkę za 150 zł razem i ręcznik za 40. Mamy jeszcze dwa dni, więc może jeszcze coś się znajdzie. Jurek Macierakowski kupuje przede wszystkim rzeczy do pięknienia domu. Porcelany, nakaty, sztychy, firanki. Ja może też coś kupię, ale nie umiem tak wynaleźć jak on. Jutro będziemy razem. Kochane moje, całuję Was i ściskam i mówię Wam co dzień, mamusiu i ciociu, dobranoc. Piszę też przeważnie wieczorem. Wasza. Dziękujemy bardzo. Rio de Janeiro z dnia 11 lipca 1947 rok. Elżuniu, droga. Dowiedziałam się teraz, że otrzymałaś nagrodę za Ofelię. Nie umiem ci wyrazić, jak bardzo się cieszę i winszuję ci tego zresztą, co ci się słusznie należy, jak i Marianowi za Hamleta. Mam nadzieję, że czujecie satysfakcję nie tylko z waszego Juliusza, który, jak napisała Zosia Lindofówna, jest śliczny. Mam o was wiadomości zawsze i zawsze ładne, co mi sprawia rzetelną przyjemność, a niewiele my mamy powodów do radości i dumy. Przyjmijcie moje najpiękniejsze życzenia z okazji wszystkich waszych wspólnych uroczystości, przeszłych, obecnych i na pewno wielu przyszłych. Smutno mi głęboko, że nie mogę podziwiać osobiście twojej pięknej Ofelii, Elżuniu, ale robię to z oddali całym sercem. Całuję was troje bardzo gorąco. Lena. To jest bardzo proszę. Pana Wyrzykowskiego, czyli męża. Śmierci mamy napisany list. Pomogła wtedy bardzo Nina Andrycz w załatwieniu takiego wyjazdu właśnie lekarskiego dla ratowania zdrowia i nerwów. Bardzo ciężko przeżyła Elżbieta Waszczewska tą śmierć mamy. I to były długie miesiące przecież i choroby, niedyspozycji. Proszę bardzo. Krynica, 23 lutego 1952. Mój drogi, kochany żuczku, dzisiaj leżę
Mam 37 stopni, katar, głowa mnie boli. Nic właściwie nie robię. Biorę lekarstwo. Od dziś zastrzyki. I dotąd prawie wcale nie wychodzę. Od wczoraj odwilż. Zamiast śniegu pada deszcz. Pochmurno. Przez moje okno widać górę, na którą tyle lat temu, chyba 14, wspinaliśmy się tacy młodzi, szczęśliwi, beztroscy. Patrzę na nią i uśmiecham się. To jedyny uśmiech, który mi daje Krynica. Kochaliśmy się i złościli na siebie, jak zawsze, jak teraz. A przecież jest coś bardzo trwałego w tym naszym uczuciu, jeśli oparło się nawet huraganom. Zbudowaliśmy dom, tworzymy nowego człowieka. Jaka wielka jest nasza odpowiedzialność. Juleczek. Wcześniej poznaje świat obcych ludzi. Może będzie odporniejszy. Może nie załamie go tak nasze odejście, jakby nie załamało odejście mamusi. Ja żyję ze wstrętem do siebie, że mogę jakoś żyć, gdy jej już nie ma, że mogłam pracować i nie przeczuć, że to jest jej ostatnia choroba, że odchodzi ode mnie cicho, bez skargi. Trzeba było wszystko rzucić i walczyć o jej życie i warować jak pies i nie dać jej odejść. I otoczyć ją miłością, serdecznością, troskliwością, a zostawała sama. Bo nam się zdawało, że przecież to przyjdzie. Trochę spokoju, poleży, tak jak już parę razy i przejdzie. I ja nie przeczułam. I wszystko już zrobiłam za późno, za późno. Wszystko teraz widzę tak przeraźliwie jasno. Przeżywam na nowo każdy dzień. Teraz, kiedy już jest za późno. Teraz, kiedy już żadna moja męka nie zmieni nic. Nienawidzę siebie. Ten cały pobyt tutaj to właściwie nieporozumienie. Może lepiej byłoby pojechać do tego sanatorium pod Poznaniem, poddać się tej wstrząsowej kuracji. Ja wiem, przecież by mi to obrazu mojej mamusi nie straciło w pamięci, ale może krew i mózg silniej uświadomiłyby sobie, że trzeba, jeśli żyje, coś jeszcze w tym życiu zrobić. Dla Juleczka, dla ciebie. Mamusia mówiła, idź do Juleczka. Idź do Juleczka. Ona całe swoje życie poświęciła dla mnie. Ostatnie lata dla niego. A teraz ja resztę życia. Mój Boże, a sztuka, a role, w których dopiero naprawdę odnajdywałam sens mego życia.
tym drugim życiu na scenie. W namiętności, w cierpieniu, miłości tamtych kobiet, z początku dalekich, nieprzystępnych, a potem najbliższych. Gdy był to ja, w nich żyła, w odległych często latach i ziemiach. A dziś cicho i pusto jestem. Bo cóż, ta ostatnia teraz rola, ta najmniej bliska, niedoświadczona, lekkomyślna dziewczyna, to ja, idąca obok prawdziwego życia. Nie pokrywa się ani w najrówniejszej części z tym, co mnie wypełniło po brzegu, co drży, aby wypełnić jakiś kształt stworzony przez poetę, aby pamięć mojej matki rozkwitła jak kwiat najpiękniejszy w tej pracy, na którą czekam. A tymczasem jestem sama i myślę. Obrazy z najmłodszych lat przesuwają się przed oczyma. Trudno je zliczyć, ogarnąć. Wszyscy umarli przychodzą, widzę ich żywych. Chodzę po spalonym mieszkaniu na ulicy Chocińskiej. Widzę, jak się zmieniało w ciągu lat. Wpadam na ulicę Wilczą 45, gdzie mieszkał potem tatuś. Czuję zapach perfum, róż powiętych i fiołków. To ulica Chorza 32, mieszkanie cioci Wandy, pamiątki, szarfy, fotografie, stare rozmaitości, recenzje, ostatni dzień, ostatnia przeze mnie zrobiona fotografia i potem znów wszystko niemal, co zgromadziłam u siebie, obrócone w popiół. Razem z moimi tak namiętnie gromadzonymi książkami, sztychami sprzed 100 lat. I oto do tamtego świata odeszła Manusia. Śniła mi się pierwszy raz w pociągu, a drugi i ostatni siedziała na balkonie na Chocińskiej, uśmiechnięta, czekając na mój powrót. I wiesz, co było tak? No, nie pamiętam, czy ci to mówiłam. Wzbiłam się w powietrze. Wpłynęłam. Tak jak się ma takie sny we wczesnej młodości. Przytulałam się do niej, objęła mnie i pocałowała, jak dawniej, jak tyle, tyle razy. Coś jeszcze po tym było. Czy ty nadchodziłeś ulicą Chocińską? Już nie wiem. Jasna twarz mamusinki skupiła wszystkie moje myśli i uczucia. Ten sen to jedyna szczęśliwa chwila po jej odejściu. Wszystkie dnie były straszne, ale ostatnie, jakby rozpalonym żelazem wyryte,
na otwartej ranie mojego serca. Los wyrwał mi kawał serca, a poczułam, gdy było już za późno. Widać się za mało czułe było to serce. Ten straszliwy teraz cierpieć musi. Trzeba skończyć. Trzeba zgasić światło. Mogłabym jeszcze pisać. Jeszcze wziąć jedną kartkę. Ale wiem, że zmęczyłam Cię już moją spowiedzią. Dobranoc mój najukochańszy przyjacielu.